kolejne ćwiczenie w podporze przodem. Ćwicząca unosi, prostuje kończyny w stawach kolanowych. Przykładam kijek, trzymaj to na razie nieruchomo. Jeszcze prawidłowe wykonanie, dłonie skierowane prostopadle, równolegle do siebie. Rotacja zewnętrzna w stawach ramiennych, stabilizująca mi obręcz barkową, mięśnie brzucha napięte i jeszcze raz izolowany ruch w jednym stawie, czyli w stawie biodrowym, wyprost i zgięcie kończyny, nie naruszające reszty stabilizacji w obrębie tułowia. Głowa do kijka, trzymaj, trzymaj, prosto, zgięcie i wyprost, zgięcie, wyprost. Ok, dzięki. Jeszcze raz to samo ćwiczenie, wykonując ruch zgięcia i wyprostu w stawie biodrowym kończyny lewej. Kijek dający sygnał, feedback, ramiona mocno skierowane na zewnątrz, ustabilizujący obręcz barkową i ruch zgięcia i wyprostu w lewym stawie biodrowym, tułów stabilny. Nauka ruchu niezależnego w stawie biodrowym od tułowia. Tak zwana zasada jednego stawu. Dziękuję.